Dobry wieczór, Szachowa Polsko. Witam serdecznie na czwartkowym streamie, na którym to będę przez pół godziny grał w Mistrzostwach Świata w rozwiązywaniu zadań na czeskomie, czyli Puzzle Rush. Turniej ma wystartować o godzinie 18, o ile nie będzie żadnych przypałów technicznych. Witam Typlumis, witam Lubię Katisi, Peteros, Pociąg do Gwiazd oraz Niemiły Obywatel. Bali na fali, Szafir 1985, Reinman Mucha, Gosia 499, Przemyczek, Wiśnia 9819, Wojciech Góra, Jarek Kupczyk, Rafał, Dominoch, Radosław R, Przemek B, Łukasz Wolański, Janusz 5627, Spektre, witam również serdecznie, oraz Guciowski 900. Zaraz się rozgrzejemy w tych zadankach. Już widzicie, że dzisiaj coś próbowałem robić, ale to na laptopie. 44 zrobiłem. Nawet zrobienie w wyniku 47, który zrobiłem raz na jakimś fuksie, nie da mi awansu do kolejnej fazy. Więc no po prostu tak sobie zagram, żeby zagrać, ale na nic nie mam szans, niestety. Witam Jacek27 oraz Michał Suski i Piotr Kugiejko. Nie nowy laptop. Stary laptop. Witam Mr. Maciek. E, 50 w 3 minuty nie dam rady zrobić. 47 zrobiłem w 3 minuty najwięcej. W 5 minut 53. No i to 53 jest na bank do pobicia i nie wiem, kiedy to zrobię. Może po tych mistrzostwach będę dzisiaj klepał zadania, aż pobiję rekord na 5 minut. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Witam Everonty. Nie każdy może zagrać. Michał Suski, były eliminacje do wczoraj trwały. Chyba przez 2 dni czy 3 dni można było zdobyć 50 punktów w 5-minutowej wersji zadań. No i tym, którym się udało to zrobić i streamują, bo to jeszcze jest taki warunek, że trzeba streamować, takie osoby mogą dzisiaj grać w tych mistrzostwach. Witam Piotr Kuk, Revolver oraz Hortensiusz. Jest komenda wyniki, wykrzyknik wyniki i tam macie listę uprawnionych zawodników dzisiaj grających, ale tam nie widzę wielu ników, na przykład Hikaru, nie widzę Robsona, nie ma tych najlepszych, może oni dostali miejsce z automatu, ale to i tak dziwne, bo powinni zostać dopisani do tej listy w takim razie, więc trochę tego nie rozumiem. Mistrzostwa są o 18. Więc nie wiem, o co chodzi z tym dokumentem, co udostępnili. Nie wiem, jest po prostu lista 74 chyba. Niki są. Tak, 74. I do tego moim zdaniem jeszcze dochodzi wiele osób. Witam Daniel Dubel oraz Stasiu P, Marta G, Aleksander Wowrek oraz Koszałek Opałek. Revolver, czy łapiesz się do symultany? Nie, kocie, no chyba kpisz sobie. Tak, Revolver, załapiesz się do symultany poniedziałkowej. Na razie ty nie wiem, ile wpłaciłeś. Stówę czy dwie? Myślę, że wszystkie osoby, które stówę wpłacą na WOŚP, się załapią. Na te, co zapłacą 200, to na bank się załapią. Witam Micha Skład oraz Eliasz Mirosław. Nie, z automatu nie mogą grać w drugiej rundzie Piotr Kugiejko, gdyż 20 awansuje i w tej drugiej rundzie ma być 20 ludzi, więc to by trochę nie pasowało.
ile zadań robią najlepsi. No, podobno ostatnio jakiś IM z Holandii zrobił 62 w 3 minuty. Ale nie robił tego chyba na streamie. Witam, nie wiem co ja robię. Co mówicie, że czeskom coś nie działa? No może nie działać. Zobaczmy. A, coś tam działa. Ojejku, a to co? O kurczę, flag. Nie lubię takich zadań. Ciężko się połapać, w którą stronę kto idzie i w ogóle. No jak zrobię babola... Jak zrobię babola tak wcześnie... eliminacjach, no to to już w ogóle nie ma na nic szans, nie? Nie mogę zrobić tak wcześnie błędu po prostu. Gram białymi i idę tu. Dobra, to tu. I co? Okej. No, ty jeszcze ciebie mi, kocie, tu brakuje. No wypad, kocie. Nie no, konie miałem bić. No widzicie, jak jestem fatalny? O, jeszcze misklik. No to już w ogóle. Zrobiłem sio... Nie, kocie, wypadł. Nie, wypadł stąd. Jejku, sio. Sio stąd. Ile mam podejść w eliminacjach? Pół godziny trwa runda eliminacyjna. I najlepszy wynik z tych 30 minut jest liczony. Witam Andrew. Oraz Ananas Polski. Oraz Krystian H. Marcin Mierzwa. Mierzwa, sorry, kurczę. Nie wiem czemu cały czas tak się tam. Nie lubię chemii, witam również serdecznie. Mniejsza szachownica, no właśnie tak... widziałem u Jackuła, że on ma mniejszą szachownicę. Mogę spróbować zrobić mniejszą. Dobra. Mniejsza lepsza, rzeczywiście. No niby krótsze są te ruchy, nie? Niby są krótsze. O kurczę, flag. Aha, mat w jeden. A nie, nie w jeden. W dwa, w trzy.
No. No, za wolny jestem, zdecydowanie jestem za wolny. Żeby coś z tego wysupłać. O, szlak, jeszcze niedokładny. Czterdzieści i to tak. Co jest? Już kurczę. No, 44, nie tak źle. Dobra. 44. Ale chyba miesza szachownica lepiej, nie? Będę szybszy wtedy. Czy mogę robić premowy? Nie mogę chyba. Tu tak bym nie zdążył chyba. Coś się boję tutaj mi z klików, powiem wam szczerze. A to co jest? Aha. A to co? Kurczę, zgłupiałem, no. No i tak już po dobrym wyniku, nie? Nie dość, że straciłem dużo czasu, to jeszcze błąd. Co za dno. Co za dno. Ja pierdzie. Goniec G7 mat było w jednym. No to co? Aha. O, szlak.
Nie wiem, no kurczę, no. A była taka dobra seria. Taka dobra seria była. Się wszystko skiepściło. Niestety. Wszystko się skiepściło. O, szlak. Co to jest? A, tam o remis chodziło. No. O. Co jest? O! No i dobra, 45. To już nie tak źle, ale tak, mniejsza szachownica jest dobra. Zyskuje trochę sekund. Tylko 45 oczywiście nie da awansu. Na awans trzeba mieć jakieś 48, podejrzewam. Jak nie więcej. Może 49, a ja mój rekord to 47. Witam szachy za szafy. Zasady są takie, o 18 rusza, tylko ja nie wiem, ja to po prostu mam robić chyba tutaj, tak? Nie ma żadnego linku specjalnego, tylko chyba trzeba klepać te zadania tam, gdzie zawsze. O 18 rusza runda i pół godziny mają wszyscy zawodnicy na wykręcenie jak najlepszego wyniku. Patrzcie, tu się jeszcze walnąłem na 1530. A co tam było w ogóle? Konie 4 i że co? A, po prostu koń bije w 7. Od razu. Dobra, no. Nie wiem, jak oni to sprawdzają. Nie mam pojęcia. Także... No. Zobaczymy. Pół godziny jest i... No dużo podejść nie będzie w takie pół godziny, no nie oszukujmy się. Kurczę, mam problemy z myszką, no. Źle ją chwytam często. O, szlak, podstawiłem. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Oj, bardzo niedobrze.
Aha, tu, jejku. I co? Tu. I co? I tu? Tu i tu. O kurczę. Czemu tego nie widziałem? Aha, mogę bić przecież, jejku. A, nie wiedziałem o co chodzi w tej pułapce, więc po prostu zbiłem. A tam jednak coś było na rzeczy. Dobra, 45 jeszcze tam... Nie, no jest potencjał na 46, widzowie. Moim zdaniem. A jak zadanka siądą prawidłowe, to może nawet na wyrównanie rekordu. Czy mam strategię... Aha, właśnie nie mam strategii, na jakim etapie powinienem resetować. No myślę, że jak zrobię błąd w pierwsze półtorej minuty, to powinienem chyba... Znaczy to zależy, jaki też będę miał czas, no ja tego nie kontroluję. Powinienem mieć jakiegoś sekundanta, tylko że niestety komu ja mam tu zaufać na czacie? Witam, Marcin Fedurek. Indywidualne zaproszenie miałem dostać? To znaczy indywidualne zaproszenie. Ile? W ogóle mam tu jakieś powiadomienie, a tutaj mi pokazuje brak powiadomień. To co? Czemu mam nagle taki widok? Twoja przeglądarka nie obsługuje... Co to za bzdura, no? Przed chwilą obsługiwała i teraz nagle... WebGL, dlatego też nie... Żeby coś takiego nie... Co to ma być? Tak, ja się zgłosiłem. Jestem na liście startowej. Wykrzyknik wyniki macie, drodzy widzowie. Tam są ludzie, którzy się zakwalifikowali. To samo macie, tak? Nie no, po prostu... Jak można być tak tragicznym jak czeską? Czemu wszystko musi im się psuć? I zaraz będziesz odwołane. Macie to samo, tak? No co, nie działa wam? Na YouTubie działa. Aha, dobra. Teraz działa. No tak było, Borso, przez chwilę, bo nie aktywowałem komendy. Witam, Divers Human. No nie no, bez jaj, no. Co to ma znaczyć? Na 28 minut przed mistrzostwami. Takiego widoku to nie chcę, ale zobaczymy, czy działa.
Co to jest? Widzieliście? To był jakiś duch. To był na linii A był duch. Nie wiem, czy widzieliście. Jaja. To bzdura. To jest niebywałe. To jest dla mnie największa zagadka chyba ze wszystkich stron internetowych, jakie w życiu widziałem. Mają monopol, mają mnóstwo hajsu, mają wszystko. I cały czas im się coś psuje. Autentycznie, drodzy widzowie, wszystkim polecam Liches. Zresztą Broda mi ostatnio pokazał, jak tam fajnie lekcje można sobie robić, materiały gromadzić na Lichesie. Jest dużo lepszy. Tylko Liches nie ma hajsu niestety i nie ma przez to tego typu eventów, które nie działają. No, ale nie lubię chemii, mówię o prywatnych. Wiadomo, że to co publiczne to często jest chrzanione, ale prywatne strony no to sorry. Witam, Satrik. To jest dobre. Patrzcie, to. O. A tu za to grafika jest teraz wolna. Dobra. Tu jest grafika zrąbana. Ja chcę mój stary widok. Ale go nie dostanę, tak? Ustawienia. Nie, to nie było to. Co? A marmur może? Nie. Aha, nie, dobrze. To było Neo. Ale szachownica to było graffiti? Nie. Co to jest? Metalowy? Nie, to nie był ten widok. Podświetl ruchy, otwórz dźwięki. Już nie pamiętam, jaki miałem ten. Aha, ale to dalej nie działa. Witam, Foxtrot. Szachownica marmur. No dobra, to i tak bez znaczenia. No moim zdaniem to się nie odbędzie, tak? No i co? Czemu mam znowu taką szachownicę? A nie mam zdrowia, widzowie. Nie wiem, czy nie zaraz nie odpalić jakiejś areny. To jest po prostu żenada, no. Aż muszę tweeta puścić o tym.
Zatwitowałem. Musiałem się wyżyć. Zapraszam na mojego Twittera, drodzy widzowie. Wykrzyknik Twitter. Witam Berda. Nie wiem, no moja przeglądarka nie obsługuje czegoś tam, no ale przed chwilą wszystko działało i nagle przestało działać. U Jaskuła wszystko działa? No to nie wiem, no ale ja nic nie zrobiłem, rozwiązywałem sobie zadania i nagle przestało działać. Wątpię, żeby to była moja wina. Co mam robić, widzowie? Co mam odświeżyć? Ale to mam ten widok z czapy, no. Ale co oni teraz wprowadzili jakieś zmiany? No nie kumam tego, no przed chwilą wszystko działało. To nie może być tak, że nagle przestaje działać i ja za 20 minut przed mistrzostwami mam coś samemu ogarniać. Niektórym z was działa, niektórym nie działa, no ale to takie akcje nie powinny się dziać. No i co? Może inna przeglądarka, może karta incognito. No widzę te rady, ale nie godzę się na takie rozwiązania. Co to ma znaczyć? A co znaczy przez turniej wszyscy naparzają zadanka? No, jeżeli im nie działa strona, to trzeba zabrać to darmowe rozwiązywanie zadań dla wszystkich ludzi i tyle. Przynajmniej na czas trwania tych mistrzostw, tak? Mogliby zrobić, ok, od 18 tam do 23 nie ma darmowych zadanek dla ludzi. Pęcze napisał, że nie działa usuwanie ciasteczek, nie działają inne przeglądarki, no. Ufam tutaj zielonemu ludkowi, że nie działa. To jest w ogóle zryte, bo jak klikam na zadania, to mam ten widok, a jak klikam od razu Puzzle Rush, to mam ten widok.
Przecież to jest głupota, tak? Tutaj idę po prostu raz, dwa, a tu idę od razu na skróty raz i mam coś innego. Znaczy nie mam nic. To jest głupie, no. A dobra, a w tej opcji działa, czy nie działa? Znaczy nie w tej. W tej... Aha, w tej teraz też już nie działa. Nie, zaraz. A to nie było na odwrót? A tu mam tą wolną animację, tak? Co to było? Widzieliście to? Co? Poczekaj, czy to tylko u mnie było, czy... Teraz jest w ogóle ruch czarnych. Co? Bo teraz czarne powinny dać szacha. Aha, jest na odwrót szachownica. Patrzcie, ja rysuję tu, a rysuję mi tu. Nie wierzę po prostu. Nie wierzę w to, co widzę, no. Co za bzdura. Ja też nie wyczymię, Berda. To jest niesamowite. Tyle przypałów mieć w historii i robić je nadal. To... Trzymają poziom generalnie. Odwołają te mistrzostwa, nie? Znaczy przełożą. Ale dobre jest to, że niektórzy za to płacą, tak? Ale w ogóle nie czaję. No jeżeli to im się wiesza przez zbyt duży trafik, to trzeba ten trafik ograniczyć. Nie dawać darmowych zadań. No kapnęli się po kilku dniach, że co chwilę coś nie działa. To powiedzieć, że są difficulties, kurczę, obcinamy darmowe zadania, nie ma. Przeprowadzić to i potem, nie wiem... Najpierw popracować nad tymi serwerami i później przywrócić te darmowe zadania, a nie, że coś tam połatali na szybko i macie, dalej rozwiązujcie zadania unlimited, no. Nie, Jasku, nie działają mi puzzle, nic nie działa. Czeską generalnie to mega kupa. I nie, to się nie powinno dziać, tak? To jest jakiś skandal. To jest po prostu... Wow. To jest minus monopolu, tak? Bo jeżeli byłaby konkurencja, gdyby była konkurencja, to czeską po prostu ktoś, jakiś tam, jakaś głowa by poleciała, coś tam by były, jakieś szybkie akcje, bo inna strona na przykład, kurczę, to lepiej ogarnęła, nie? Ale przez to, że no konkurencji nie mają jednak, no to mogą robić takie pajacerie i dalej nie ma alternatywy dla nich. Nie wierzę. I oni jeszcze są chyba... To jest firma, która, nie wiem, ma siedzibę chyba w Kalifornii, w jakimś tam San Francisco, czy coś takiego. Więc najlepsze technologie świata są tam, te wszystkie internetowe rzeczy. Po czym pada im serwer, bo to za darmo zadania w planszówkę do rozwiązywania dla ludzi. No po prostu... Wow. Ludzie latają już regularnie w kosmos, a im pada strona, bo ludzie rozwiązują zadania szachowe. No. Sorry. I mają, i się chwalą, że mają 100 milionów użytkowników. Super. Dobra widzowie, to co? Robimy turniej jakiś? Ja już nie będę czekał na to, aż oni to naprawią. Nawet jak to naprawią, to nie gram w tych mistrzostwach. Olewam to. Kij w oko.
Dlatego, drodzy widzowie, lepiej grać na żywo w szachy niż przez internety. Na żywo takich przypałów raczej, podkreślam, raczej nie ma. Dobra, chyba muszę założyć jakiś klub na Liczesie. Co wy na to? Mam na Chess.comie. Trzeba chyba na Liczesie założyć klub i teraz na Liczesie odpalić jakąś arenę. Co wy na to? W szczególności, że tam w arenie lepsze kojarzenie jest, sensowniejsze. Olewamy te mistrzostwa, nie? Dobra. Jak to się robi? Społeczność. Kluby. Załóż klub. Proszę bardzo, jaka nawigacja. Nazwa. Nazwa? Jaką nazwę robimy? Czeską to kupa? Nie, no dobra. Nazwa Zbycholudy. Zbycholudowy klub? Czy bambucle? Bambucle może. Bambucle klub. Ręczna weryfikacja? Nie. Klubowy kod dostępu? Nie. Introduction. Liczes rządzi. Czeską. Co Czeską robi? Czeską fuj. Dobra, białe dają mata w jednym posunięciu. Załóż klub. O nie, opis. Witam wszystkich bambucli. Założyłem tutaj klub, gdyż jest to jedyna profesjonalna strona szachowa w internecie. Pozdrawiam. Dobra. Załóż klub. Cyk. Aha, muszę znowu zadanie rozwiązać. Dobra, tu. Załóż klub. Jest sukces. Klub się nazywa Bambucle, drodzy widzowie. Czy jest link do tego? Jest jeden gracz, Grand Bignolus, na razie. O, tu jest jakieś forum. Bitwa klubów. Gdzie jest link do klubu? Nie, zaraz. O! Już jest kolejni użytkownicy. Dobra, no możecie znaleźć, tak? No i, sorry, jeszcze kurnik. To zaraz. Ustawienia. Jedyna. Poza kurnikiem. Profesjonalna strona w internecie. Dobra, zastosuj. A, link z paska po prostu, tak? Okej. Okay. Weryfikacja, czy nie jesteś bambuclem mat 1. I teraz, drodzy widzowie, będziemy robić turnieje na Liczesie częściej. Miarka się przebrała, drodzy widzowie. Tu jest link. Proszę bardzo. Można go przypiąć. Ja go przypnę. I 46 ludzi jest w klubie. Zaraz założę jakiś turniej. W takim razie i sobie zagramy.
A, zmienię opis na YouTube. Już zmieniam. Już zmieniam. Na Twitchu też zmieniam. Turniej na Liches. Nie. Turniej Zbigniewa Paklezy na Liches. Zapisz. Dobra. Zmienione. Tu. Dobra, widzowie, to co robimy? Turniej klubowy. Turniej klubowy. Na jaki czas robimy? Nie gram w mistrzostwach na Czeskomie. Olewam ich. Kij w oko. Nawet jak to naprawią teraz. Nie no, 5 minut to za dużo. Raczej myślałem o minucie, dwóch lub trzech. A może finą odmianę? Ty, a może... Może ten, w szachy Fischera, czy nie? Chcemy grać w szachy Fischera, czy nie chcemy? Żeby nie było Londona i innych rzeczy. A chociaż nie, bo w szachy Fischera dłuższe tempo musi być, to bez sensu. Bo w szachy Fischera zanim się ogarnie, co jest gdzie. Czy robimy szachy Fischera? Jeżeli chcecie szachy Fischera, to napiszcie jeden na czacie. Wtedy będzie to tempo 3 minuty na partię, a jeżeli nie chcecie szachu Fischera, to napiszcie 2. Widzę, że większość chyba będzie chciała. A tak pół na pół jest. Jest pół na pół. Dobra. To robimy standard. To jest pierwszy turniej, więc może nie idźmy od razu rzeczywiście na głębokie wody. 3 minuty. Czas do rozpoczęcia turnieju zróbmy za 10 minut. Czas trwania godzina. Może na 2 minuty zagrajmy. O, albo zagramy 1,5 minuty plus sekunda. Takie tempo. Okej. Okay. Jest. Dobra. I teraz muszę wam tu udostępnić do turnieju linka. Chociaż tam pewnie gdzieś zobaczycie to. Chwila, moment. Co jest?
Wkleiło się to? O, wkleiło się, dobra. Więc przyklejony macie komentarz z linkiem do turnieju, do klubu, a tutaj wkleję wam link do turnieju. Widzę, że dużo osób sobie poradziło dość szybko, bo już jest 25 osób. Dobra, 68 ludzi już, bardzo się cieszę. Nowe niki, więc nie kojarzę, kto jest kto. Jakub Kurlak, jesteś na czacie? Żebym wiedział, że z tobą gram, jak będę z tobą grał. Bo to wtedy wiesz. Powiedz, jakiego masz nika, jakby co naliczę się, jeżeli jesteś. Witam z Dunkow. Nie gram na Mistrzostwach Świata w puzzle. Mistrzostwa świata w puzzle nie zasłużyły na to, żebym w nich grał. Sekunda plus sekunda to za mało. Półtorej minuty plus sekunda to będzie w sam raz. Nie ma hasła do klubu żadnego. Cześć Bartosz Twans, tak. Cześć Rybowicz. A, tu można berserki robić. O właśnie. Ojejku, widzowie, tu można chyba berserki robić. Ale kurczę, to za mały czas dałem, no nie mogę... Bo berserk to będzie 45 sekund na partię, to ja nie dam rady 45 sekund, ale może tak for fun, ale na rankingu polecę, jak będę berserki robić. Kurczę, to trzeba było dać tempo jednak na 3 minuty tego turnieju i można by berserkować. Towarzyski? To następnym razem zrobię towarzyski. No, ja tam ranking mam w nosie, drodzy widzowie. Może mi spaść. A wy najwyżej sobie zarobicie. Nie dbam o to. Już nie robię nowego Bartosz, bo jest 90 osób. Dziękuję bardzo z Dunkow za 5 miesiąc subskrypcji. Bardzo dziękuję za wsparcie. Kciuki dla ciebie. Nie, już nie ustawiam od nowa. Niech będzie takie tempo. Ale to w sumie będzie w sumie git, widzowie, bo jak będę robił areny na liczesie na 3 minuty, a część z was woli szybsze tempo, to sobie będziecie mogli berserkować i więcej punktów zdobywać jakby co. A ci, co wolą wolniejsze, to nie będą berserkować. Dlatego liczec właśnie jest między innymi lepszy. Tak, ojejku, ale teraz jestem podekscytowany. Jaka nagroda? Nie ma żadnej nagrody. Nagrodą jest fakt, że gracie na liczesie, a nie na czeskomie, więc już jest 103 zwycięzców w turnieju gwarantowanych. Teraz czekamy na większą liczbę zwycięzców w turnieju. Witam Zojka.
Przypominam o komendzie wykrzyknik Zakopane. Jak ktoś chce grać live, a nie w internetach, to widzimy się w kwietniu za 3 miesiące. Prawie równo za 3 miesiące widzimy się w Zakopcu. Jeszcze miesiąc można się zgłaszać, jeśli chodzi o rezerwację hotelu. Także zachęcam. Już widziałem się, zapełniają powoli pokoje. A szykuję niespodziankę dla pierwszych, jeszcze nie wiem, 20 albo 25 osób, które właśnie zakwaterowanie wykupią w hotelu organizatora. Ale no, to powiem później. Jak już te 20 osób się zapisze, to wtedy im powiem, co dostali. Jakieś bierki mam fajne wybrać. Jak to się robi? Gdzie to się robi? Gdzieś w ustawieniach, nie? Animacja, szybko. Gdzie to jest? Gdzie jest wygląd? Tryb dla dzieci. A, dobra. Mam nick, co? Aha, i tutaj, tak? Szachownica? Nie. Zestaw bierek? A mi się podoba ten, co jest. Kolory pól. Spoko, Wojtas. Ja jakoś bardzo nie żałuję. Może właśnie dobrze się stało, że te mistrzostwa to jedna wielka katastrofa. I to był już ostateczny, kiedy już przegieli i po prostu... Jak mam teraz do tego turnieju wrócić? Profil? Nie, dobra. Społeczność, kluby. Bambucle. I tu, o. Jak się nawiguje przynajmniej łatwo. Dobra, już 125 ludzi. Komendy nie ma żadnej, drodzy widzowie. Wklejam linka do turnieju. A link do klubu macie przyklejony. Tak, jak się berserkuje, to pamiętajcie, że nie macie tej jednej sekundy dodawanej. To jest taki psikus. Bo gdyby to była sekunda dodawana, to luz, ale macie po prostu 45 sekund na partię, jeżeli zberserkujecie. Teraz wszyscy pójdą na liczes i liczes też padnie. No, tak może być. No i cyk, 133 zawodników. I super. Berserk Milan Zięba to jest sytuacja, w której zabierasz sobie połowę czasu i również kasujesz increment. W zamian za to dostajesz więcej punktów za zwycięstwo. No wiem, że Agatmator robił turniej świąteczny na Liczesie i też wywaliło. Ale Liczes zawsze można usprawiedliwić tym, że jest 10, darmowy i 9, w ogóle. 8. I mają super odliczanie, czego czeskom nie ma.
czemu środowisko szachowe w internecie jest tak podzielone? Nie zauważyłem, żeby środowisko w internecie było jakoś bardzo podzielone. W sensie nic szczególnego, jeśli chodzi o szachy, tak? Środowisko w ogóle na świecie jest podzielone. Szachy się tutaj po prostu nie różnią za bardzo. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie jest to wszystko takie oczywiste. Kurczę, flag. Pan C7 był szczapy chyba. Nie wiem. Chyba to skiepściłem. O, szlak. Tego nie widziałem. A nie był to trudny ruch. Umówmy się. No, udało się, ale ledwo. Dobra, berserk. Chyba 45 sekund berserku to przesada. A tu poszedł.
Dobra, udało się na berserku wygrać. Uch! No tu też widzę, ktoś berserkował. O. Dawaj berserk, Kamiler, nie bój się. Dobrze! Nie ma co się bać. Berserk jest cool. No szkodzi, że przegrałeś. Ważne, że zrobiłeś berserka. Dzięki Empol47 za 9 miesiąc suba. O, już 165 graczy. No i git. To se zberserkował zawodnik. O, Bartosz Cwans jest na drugim miejscu. Ula lila lala. Cieszę się, Isaac Newton, że coś pobiedzie i że fajnie się ogląda. Dużo lepsze, nie? Niż patrzenie na puzzle. A, teraz bez. Nie mogę cały czas berserkować, bo zeświruję. W szczególności, że to zawodnik z drugiego miejsca, więc najważniejsze jest wygrać. Nie trzeba koniecznie berserkiem. Domino Kubis, no jak widać. To też jest dobre, że nie widać, kto jest w trakcie partii, a kto nie. Bo na czeskowie, moim zdaniem, to może czasami pomagać, jak chce się kogoś uniknąć albo w kogoś trafić, to się patrzy, czy ta ikonka szachownicy jest przy nim, czy nie. Ojej, co ja zrobiłem?
Rozegrałem. Miałem zbić na F6 najpierw. Ale skiepściłem. Ależ to skiepściłem. Wszystko podstawiłem w tej pozie, w ten sposób. Jak dołączyć do turnieju? Dobre pytanie. Jest przypięty link do klubu. Trzeba dołączyć do klubu, nalicza się. I potem wejść w ten link, który wklejam również na czacie i dołączyć już do turnieju. Nie. Oczywiście przeoczyłem. Nie no, figurę podstawiłem, no bez jaj. Jeszcze poszedłem na jedyne pole, które przegrywało od razu. No przegrałem. Ale ze mnie osioł jest. Ach. Dobra, trzeba odtiltować się na berserku. Tam remis w tej końcówce miałem, mogłem figurę wziąć, nie? Ale chciałem jeszcze coś poddymić na krótkim czasie. No i poddymiłem. O! Miałem koniem odejść, jejku. Oho, zaczyna się. Zaczyna się tracenie rankingu Zbigniewa. A. Odbiję figurę.
A, bo ja mam 25 sekund. Przegram tu na czas, niestety. Przegram tu na czas. Jednak wygrałem. Uff. Było blisko. O, nie lubię chemii. Co ty? Co ty taki ogień tutaj trzymasz? O co chodzi? Nie teraz, Michaś, wiesz? Dobra. Zobaczymy. Szybko poszło. Szybciutko. No na pewno Wright i Agami mogliby to zrobić. Mieliby szansę 0% na jakikolwiek sukces. Ale tak, zgadza się, mogliby. W dzisiejszych czasach za wszystko można pozwać. No, stary, jak zużyłem 17 sekund i dograłem się takiej pozycji, to chyba możesz poddać. Ja nagrał do końca. Dobra, znowu trochę odskakuję. A wy jak, berserkujecie często, czy nie?
A4 to głupota. Dobrze, no ale mam jedną porażkę przy tylu berserkach. Akurat porażka nie była w berserku, ale berserkować się generalnie no opłaca chyba, jak ktoś jest szybki. Ale 45 sekund to trochę hardkorowo rzeczywiście. Niestety, na tym czasie takie rzeczy mogę przeoczyć czasami. Ale nieźle. Hecia wolę złapać. Wolę złapać Heciosława. Udało się na berserku znowu pocisnąć. Z berserkiem do końcówki. No jak tam się Czeskop trzyma? Ktoś wie? Już działa wszystko? Mistrzostwa się odbywają? W zadankach? Nie, w sensie nie wiesz, czy nie, w sensie nie działa? A, nie działa. No i widzicie, widzowie, zamiast się wkurzać, siedzieć, czekać, aż Czeskop naprawi, mimo że było wiadomo, że je naprawi, to sobie odpaliliśmy kulturalny turniej. Pierwszy na Liczesie. Mogłem bić chyba na G4. Skipściłem to. Aj. Czasowo to fatalnie wygląda. Niestety. Się przegranej pozycji dograłem.
Ale dobrze gra. Nie daje mi pomyśleć. Jednak dał radę. Wow. Jaki ten Zbigniew jest szybki. Proszę państwa. 199 zawodników. Jeszcze można dołączyć zapewne, drodzy widzowie. Wklejam linka do turnieju. Trzeba się najpierw zapisać do klubu. A link do klubu jest przyklejony. Komentarzu. Też próbuję szybko grać profesor imię na czas tutaj. To chyba dobra strategia jest. Nie dać mi pomyśleć. Ledwa głupota. Ale zagrałem bzdurę. Wow. Nawet na tak krótkim czasie nie powinienem grać takich bzdur. Bez kitu. Ale bzdury gram. Ale gram bzdury. No niestety, presja czasu robi swoje. O, to lubimy. To lubimy. Tylko w trzech partach nie zberserkowałem. Wejdę na chwilę do Jaskuła na czat. Coś tam się produkuje, Jasku. Słuchajcie, może zrobię na Twitchu rajda do Chesscoma, rzeczywiście.
do głównego czeskoma. Co wy na to? Robić rajda? Wyślę was tam na chwilę i potem wrócicie. Albo nie wrócicie. Czy bez sensu? Co ja gram za pierdoły? Co się stało, że kosa z czeskomem? No co się stało? No nic nie działa na czeskomie. Po raz milionowy już. Niestety. Niestety po raz milionowy nie działają rzeczy na czeskomie. O, to umknęło moje uwadze. Chciałem mieć te dwa złączone wolne piony, szczerze mówiąc. No, ale trudno. Ja pierniczę, no trzeba wszystko podstawię? Ale żenada. O, już się odbywają te mistrzostwa, tak? Odpalili. Nie, to nie ma co ich rajdować w takim razie. Co, i wyniki są pod tym linkiem dostępne, co wam dawałem? Czy nie?
Ciężkie zadanie ma oponent w tej pozycji. Nie da się ukryć. A dopiero 4 sekundy zużyłem. Kurczę, tyle ruchu wygrywało, nie mogłem się zdecydować na żaden. No i najbardziej frajersko zagrałem oczywiście, jak można było. Działa ta komenda wyniki, czy nie działa? Czemu się nie poddaje ziomek, albo nie robi ruchu, tylko chce mi zaszkodzić? Działają. Wow, tam w ogóle 50 nie daje Jospemowi awansu. Czajcie? Widzę wyniki teraz live. Jospem jest 21. A jak Jaskółowi idzie? On gra w ogóle w to? Nie widzę go. Ale nie byłbym ostatni generalnie. A sprawdzę z ciekawości, czy to już działa. Nie, nie działa. Nie działa. Wow. A Polakom nie działa. Jaskółowi też nie działa, tak? Dobra, wracam do turnieju, mimo że już arenę mam wygraną od dawna. Jedna porażka, reszta zwycięstw. No, oponent gra tak wolno, że zaraz będę miał lepszy czas. Lepszy oczywiście tak nie do końca, bo przeciwnik ma dodawany czas, a ja nie. Ale to już będzie wystarczające.
Bo sekunda dla zawodnika 1700 to jest tyle warta co nic, czyli moje nic. O, podstawiłem bicie na G2, nie widział. Ale fuks. Tutaj nie może. Bo skoczek nie wychodzi. A, wychodzi na H2. No to brawa dla mnie. Podstawiłem wieżę, też nie widział. Jejku. Remis mi proponuje oponent, no ale... Nie mogę. Mimo, że jestem bez piona. I bez dodawanych sekund. To nie mogę. To się nazywa waleczność, widzowie, co? Co działa, jeśli się odpali w Operze i włączonym VPN? Czyli co, nie działa serio tylko Polakom? To już podchodzi pod mocniejsze nagłówki. O, 237 ma oponent. O, jeszcze mi z klika zrobił. Uch. A to z drugiego miejsca był ziomek. O, z 2300 to już może być ciężko. Z potężnym playerem 2137. Ale. Ryzyk fizyk. Przeciwnik zagrał najgorzej, jak można było zagrać. No, jejku, nad czym ja myślę?
Ale straciłem sekund cennych. Ja pierniczę. No, hetmana się udało wymienić. Oj. O, zdążyłem. Ledwo, ledwo. Już nie ma tej szybkości. Pisze tweeta do Czeskomu, Jasku. Czemu Czeskomu z się padło pytanie na czacie? Nie mam zielonego pojęcia, wiecie. To jest wolny świat, przynajmniej w większości. Każdy robi to, co chce. Nie nam oceniać, czemu... A nie się domyślać, czemu Czeskom się. O, nowe zgłoszenie do Zakopanego. Cyk. Cieszę się bardzo. Ależ się nie mogę doczekać tego Zakopca, drodzy widzowie. Łojejku. Łojejku. Dobra, jeszcze zagram jedną partię. Ile mam elo? Mam w zależności jakie tempo, ale generalnie poniżej 2500 wszystkie rankingi mam. Więc bez szału. A był taki moment kariery, że wszystkie miałem powyżej 2500. Nawet miałem 2599 w Blica. Ale to jak jeszcze kumałem, co się dzieje. W miarę młody, w miarę gniewny jeszcze byłem. Bez sensu A5. Oczywiście, że bez sensu. Najpierw miał bić na D8. Boże, znowu mało czasu, no. Ach, ten berserk.
Ale mi się udało złapać oponenta na Macika. Tego już bym nie wygrał na tym czasie raczej. Przyczaiłem się z tym matem. Nie ukrywam. Witam, Rakuć. Dobra, no. Bez berserka przegrałem z tym ziomkiem, więc berserkujmy, nie? To logiczne. Koń D7, bzdura niesamowita. Wymiana wież też bzdura niesamowita. Od razu goń D7 miałem grać. Niestety grał na pałę. Ale partię wygram. Chyba. Może miałem gdzieś tam mata, nie widziałem. Wolałem zagrać, wiecie, na takiego pewnego wina. No, widzicie? Nie zberserkowałem, przegrałem, a zberserkowałem i od razu zwycięstwo. Tam. No dobra, już nie gram na następnej partii, bo to 2 minuty 40 ten zostało. Ależ wynik, kurczę, ta jedna porażka, szkoda. Ale miałem dużo szczęścia w wielu partiach, nie ukrywam. No ale jak się berserkuje, to trzeba liczyć na szczęście. Ale patrzcie, szachmat 787 ma też bardzo dużo partii zagranych. Co się stało? Czemu mi partia wyskoczyła? Ja wcale nie chciałem grać już. Co za bzdura. Dobra, no to już się nie będzie liczyło niestety. Chyba, że zdążę jakimś cudem. No. W tej pozycji mogę zdążyć.
Założyłem. A, czyli jak się kliknie na to... Okej, czyli muszę najpierw dać pauzę. Aha, jak daję pauzę, to wtedy mnie przynosi do turnieju i mam pauzę. No i spoko. Jest to w sumie rozsądne. O, Blicek nawet dołączył. 2664. Ale to Blicek bardzo późno dołączył. Ma same winy Blicek, ale... Zabrakło mu czasu, żeby na podium wbić. Witam Second Hand Bread. Naprawił się czeskom? No to gratulacje. No jak nie działał i wszyscy sobie poszli, no to teraz wiadomo, że mógł zacząć działać, nie? Tak jest! Grand Pignolus, drodzy widzowie. Współczynnik zwycięstw 95%. Berserków 76%. Na drugim miejscu Osiuasiuk coś tam. Osiołusiak. Bez żadnych berserków. I Rachthoven jest na trzecim miejscu. Blisek czwarty. Pozdrawiam również Radom. Sprawdzamy czeską, czy rzeczywiście działa. No, działa. Robimy szybko zadania. Czy to już się skończyło? Patrzcie, jaki szybki jestem. Aha, białymi gramy. Widzieliście taką szybkość kiedyś? Na pewno nie. A to co? Zaczynają się trudniejsze. Tu nie widziałem, strzelałem. Też strzelałem. Ups, myślałem, że będzie koniec zadania, a tu nie. Dobra, tu. O kurczę. Aj, wieża G6 było. Kurczę, flak. No się skończyło pewnie, tak? A dobrze mi szło. Te dwa babole takie banalne. Ten. Skiepściły wszystko.
Ale nie będę ostatni. Nie byłoby szans na top 20 Nordeo, bo tam 51, a ja 47 mam besta. Ale rzeczywiście na mniejszej szachownicy mam lepsze wyniki. To co? A tu. A, zdecydowanie lepiej na mojej szachownicy. Oj! Oj, 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 oj. Niedobrze. Co, tu wszystko... Nie. Dobra, może nie wszystko wygrywało. Może nie wszystko. Oj, strzelałem. Ajajajajajajajaj. Dobra, ostatnia próba. Ostatnia próba, widzowie. Oj, dama, nie. Ale skiepściłem. Ale to skiepściłem. Kurczę, flag. Tyle opcji tu jest. No, to... Do bani. A tak dobrze szło. Było mega szybko. Dobra, to już jest ostatnie. Muszę 40 przynajmniej zrobić, żeby nie było siary. Że kończę na... Wiecie, jakimś... Co? Aha, tu. Taki długi wariant.
A to co? Za ustrojstwo? O, szlak! No tyle zrobiłem tam dobrze i na koniec źle. Oj, 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 oj. No i teraz już jestem... O, przynajmniej te 40 zrobiłem. Aj. Dobra. Generalnie na tym się skupiamy. Liczę, ile w ogóle jest ten w klubie w Bambucli już ludzi. Gdzie? O, 272 ludzi już jest w klubie. No i super. W kilka streamów dojdziemy tu do 1000. Gdzie arena? Chyba lepsza arena na Liczesie, nie? Ta z tą opcją berserku. Będziemy robić dłuższe tempo. Na 3 minuty partia. Może 3 minuty plus sekunda. I żeby można było berserkować. Witam, Jamerro. $500 zarobić na turnieju Piotr Kugiejko, a to co, nowe konto, tak? Miałeś, czy co? Był już turniej na Liches AZWGD. Pojedynki klubów są, owszem. Będzie można... Bitwa klubów. Zrobimy kiedyś jakąś bitwę klubów. Jak dołączyć? No turniej się już zakończył. Więc ten. No to dobrze, Rajdman Mucha, że miałeś takie losowanie. Mogłeś sobie poćwiczyć. Jak się zapisać do Bambucli, jest link przyklejony w komentarzu. Przynajmniej na YouTubie. Na Twitchu był, a już nie ma. Trzy plus dwa jest optymalne? 3+2 nie, bo wtedy ten 3+2 to berserkować się nie opłaca, a jednak fajnie jak te berserki są, bo 3+2 kontra 1,5 minuty to jest gigantyczna przewaga. Ta sekunda dodawana to jest w sam raz, myślę. A tutaj jest, też są zadania. Zadania... Puzzle Racer można zrobić. Ścigaj się ze znajomymi. Ja wtedy kopiuję ten link. O, i wam daję i my się ścigamy na zadania. Co wy na to? Robimy to, widzowie? Robimy czy nie robimy? Tak, Broda to u siebie robił. Cyk. Nie wiem, ile osób w tym może brać udział. Cyk. Więc no, możecie kliknąć w to. O, ojejku, ale już ludzi jest. A tu jest ograniczona liczba, tak? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10 osób jest max. Więc są sami ludzie z Twitcha, bo pierwsi dostaliście linka. Nie ma nikogo innego. To rozpoczynamy wyścig. 5, 4, 3, 2, 1,
Zero. Co to jest? Co? A, Hetman wisi. Nie widziałem. Ojej! Przecież to było bronione. To jest inna specyfika tych zadań. Ile można mieć baboli? Kurczę, nie takie proste te zadania. W ogóle nie prowadzę. Co za dno. Już prowadzę. Ale nie jest łatwo. Kurczę, flag. Wygrałem, ale ledwo co? Vulkanodon 3000 mi tutaj zagrażał dość mocno. A, zadania są z rozegranych partii, okej. A tutaj ogień też się liczy, tak? W zadankach? No, pociąg do gwiazd. Widzisz, bo tutaj są jakieś wyścigówki. Gdyby to pociągi były, to może by ci lepiej poszło. No, rzeczywiście inne zadania i od razu inaczej człowiek podchodzi do tematu. A to dobrze. To dobrze. Takie zadania trudniejsze były niż na czeskomie. Nie można ich tak klepać bezmyślnie. Jak są z partii, to spoko. No, widzicie, takie rzeczy też można na licze się robić ze znajomymi. No to jest w ogóle gitara. Nie, widzowie? A tu jest to combo, okej. Okay. Tu jest combo. A, scena jest źle. Okej, okay, musiałbym to pomniejszyć. Musiałbym to pomniejszyć, tak? No ale to nie będę chyba tylko dla puzzli zmieniał, bo jak dam zagraj, to do grania jest scena dobra. Musiałbym osobną scenę stworzyć dla puzzli. To tak może zrobię. Szukałem kombinacji, ale może zagrajmy najprymitywniej jak można. Dobra, rewanż dam, bo wypada. Ja wiem, nie no, rewolwer, o to mi chodziło, że 3 plus 2, ja wiem, że nie każdy jest GM-em, ale po prostu nie tylko ja będę berserkował, inni będą też berserkować na pewno w turnieju i moim zdaniem to jest za duża dysproporcja między 3 plus 2 a 1,5 minuty, dlatego 3 plus 1 będzie odpowiednie moim zdaniem.
Można zostać oficjalnym streamerem Liches? A jak to się robi? Zgadza się, Rajdman Mucha. 2 sekundy to za dużo, nie? Społeczność. Społeczność. I co? I co mam zrobić? Tylko wiecie, ja na czeskomie jeszcze będę grał Arenę i tak dalej, Arena Kings. Ja muszę mieć połączone konto. Czy tutaj muszę też łączyć konto z Lichesem? Mogę mieć i z tym połączone? Nie mogę pewnie, nie? Mam swój profil wejść? I co to daje? Gdzie się zostaje streamerem? Gdzie to jest napisane? Widzowie, powinniście wiedzieć. Streamerzy? Twoja strona streamera. Zostań streamerem Liches. Dołącz słowo kluczowe w tytule emisji podczas strumieniowania Liches. Usuń słowo... Aha! No to co? To chyba to trzeba zrobić, nie? Przeczytaj często zadawane pytania. Liches automatycznie wykryje twoją emisję i aktywuje poniższe korzyści. No dobra. No to... Dobra, to potem powypełniam, drodzy widzowie. Teraz mi się nie chce. Prześlij zdjęcie i tak dalej. Ogarniemy to później. Ale spoko opcja. Słowo kluczowe to bambucel, dokładnie. Jaka jest oficjalna strona turnieju w Zakopanem? Oficjalna strona turnieju to serwis turniejowy. Chess Manager. Jest tutaj. Tu jest lista startowa, na przykład do 1300. I tutaj możecie sobie zmienić grupę. O ile tutaj jest mnóstwo zawodników już pozgłaszanych, tak do 1700 jest 9 zawodników, a do 200 jest 2 zawodników. I to jeszcze jeden na 1330. Także, no. I zresztą też jest przypięty u góry ten turniej. Jako najbardziej atrakcyjny. No i wykrzyknik Zakopane macie, jeśli chcecie. No tutaj też macie te szczegóły wszystkie napisane. Co i jak. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o oficjalną stronę turnieju. Czy pytałem się? Tak, to jest w trakcie, że tak powiem, sprawdzania, czy za zdobycie nie tylko Mistrzostwa Polski Amatorów, ale może być nawet opcja, że za medal w Mistrzostwach Polski Amatorów będzie można zdobyć kategorię. Powinno coś takiego być. Jest tak na Mistrzostwach Świata, więc analogicznie powinno być na Mistrzostwach Polski. Oczywiście będzie trzeba to jakoś to napisać sensownie, no bo w ogóle jak będzie za mało osób do 200, to połączymy grupy do 1700 i 200 najwyżej. Tylko muszę gdzieś to tam dopisać w komunikacie. Kategorie lub tytuł nie lubię chemii. No nie wiem, za wygranie do 200 grupy, gdyby było tam, nie wiem, co najmniej
20 graczy, no to wtedy turniej kandydata by się dostał. Tak podejrzewam. Że turniej kandydata byłby adekwatny, prawda? Skoro CMA się dostaje za zwycięstwo do 2000 w mistrzostwach świata, no to w mistrzostwach Polski do 200 powinien być kandydat, nie? Krajowy. Czy mistrzostwa Polski jakoś z PZSZ-em organizuje? No generalnie na każdy turniej rangi mistrzostw kraju musi być zatwierdzony przez związek w danej dyscyplinie. Czy to są mistrzostwa, nie wiem, Polski lekarzy w szachach, nie wiem, piekarzy, kolejarzy, kogokolwiek, to Polski Związek Szachowy musi dać okejkę. No, tak to wygląda. I co? Kto tam się dostał do kolejnej fazy? Tych mistrzostw. Jeffrey Seong już w ogóle odpadł, widzę. Wow. Nieźle. O, Badur walczy. Badur to szybki, kurczę, jest. Czyli najwyższy wynik to 58, tak? No to kurczę, nie wiem o co chodzi. Tam niby ktoś zrobił 62 czy coś, może to na jakichś wałach, nie wiem. Mistrzostwa Polski warcabiarzy w szachach też? Tak, też by musiały. A mistrzostwa Polski szachistów w warcabach? No już nie. Ten, co prowadzi, ma rekord 69. Aha, okej. Okay. No, to dwa dni z rzędu już, drodzy widzowie, stream miał być czym innym niż był. Wczoraj miała być Arena Kings. Nie było, bo czeską się sypnął. Dzisiaj miało być mistrzostwa w puzzle. Nie było, bo czeską się sypnął. Jutro... jutro nie wiem, co robimy. Może speedruna, może na liczesie speedruna zrobimy. Jakiegoś. Tak, Title Tuesday to było ostatnie, co działało. Tak, możliwe, że do Zakopanego uda też się zaprosić Mariancello. Nie wiem, czy na cały turniej, ale mam nadzieję, że przynajmniej na kilka dni by przyjechał. No i jeszcze, no mówię, czekam na odzew od jednej bardzo ważnej osoby, która by mogła do Zakopanego przyjechać, nie grać, ale udzielić symultany może, coś w ten deseń. Jutro może arenę też zrobimy na liczesie, jakąś 3 plus 1 czy coś. Zobaczymy. Nie, nie chodzi o Kamskiego. Czy będzie symultana warcaby z Natalią? Może Natalię się uda ściągnąć, przynajmniej na weekend. Generalnie tak. W poniedziałek, w przyszłym tygodniu daję. Jutro nie wiem, co robimy. W sobotę chyba streamu nie będzie. Nie, będzie stream. Komentuję turniej przecież, zapomniałem. O 15 komentuję turniej. Na liczesie zresztą, jak się dobrze składa. W niedzielę jeszcze nie wiem co. W poniedziałek jest symultana dla ludzi, co na WOŚP wpłacą pieniądze. We wtorek Title Tuesday, w środę Arena Kings i spróbuję się z Natalią ustawić na trening w czwartek lub piątek w przyszłym tygodniu, jeżeli jest wolna. Mam nadzieję, że jest. Taki jest plan. Aha, symultana miała być na Czeskomie.
Może ją na liczesie rzeczywiście zrobimy. Zobaczymy. Szachoboks w nosalowym można zrobić, bo gale boksu organizują. No może, ale ja nie mam warunków na szachoboks. Dobra, zagramy jeszcze. To jest. Mam tak. Dostałem prywatną wiadomość od Liches. O kurczę, co? Czemu już dostałem? You received this message because your account has special... Aha, okej. Okay. Bo tam już kliknąłem na ten... Kliknąłem, że chcę zostać streamerem. O to chodzi. Czemu z takim niskim rankingiem, Rem? Bana dostałem. O, zapomniałem o tej opcji. Niedobrze. Bez sensu tu stoję. Totalnie bez sensu. Bez sensu, w sensie źle. Więc odsłaniam se króla. Zadyma. Okej. Okay. Okej. Okay. Fajnie było 2900 wbić w buleta, ale to się chyba nie wydarzy. O, gram z kimś dobrym. Besta mam 2970 jakoś. Kiepsko to pograłem. Postawił widły. Ale to dalej niejasna pozycja. Ha! Puzzlowy mat. Koleś nie chciał rewanżu. Co za dno. Co to jest? No nie, jakiś no name. No, z nim jestem na plusie. 17 do 15. W ogóle remisów nie ma praktycznie między nami.
Nie wiem, jak to grać. Remis. Ciekawe, że będzie chciał grać dalej. Jutro na kurniku, myślicie? Już robiłem speedrun na kurniku. I niestety zacząłem nadziewać się na boty, oszustów i tak dalej, więc... Raczej tam prędko nie wrócę grać. W 358 tam cały czas grywam. Nawet grałem na streamie w 358. Dyjak 14, dlaczego się wkurzyliśmy na czeską? Bo od kilku dni nic tam nie działa, to raz. Dwa... Już od dawna wkurzające było to, że w arenie nie potrafią skojarzenia dobrze zrobić, jeżeli daje się nawet, że według wyników mają kojarzyć. Po drugie, symultany nie mogą ogarnąć, żeby się dobrze organizowało. Liczes ma to dużo lepiej, aczkolwiek też na liczesie jakiś błąd wyskakiwał. Stąd właśnie robiłem na czeskomie. No więc, no mówię, wiele razy robili straszne przypały, strona padała. Arena Kings wczoraj została odwołana. Też nie wiedzieć czemu. Także bardzo przypałowo. Witam kontroler MPK. Bo już nie pogram. No wiem, że kasę biorą. Wiem, że biorą. W ogóle rozkminiałem wczoraj, czy nie zagrać, nie wiem co mnie napadło, czy nie zagrać w mistrzostwach Europy w szachach. W szachy klasyczne. Nigdy nie grałem w tym turnieju, co ciekawe. Nigdy. Nawet jak w Polsce były mistrzostwa Europy, to mi się w nich nie chciało grać. A to jeszcze wtedy były nadzieje, że coś ze mnie będzie, bo to był jakiś rok 2007. Czy nie, może 2009. I nie zagrałem. Czemu nie mam grać? Nie, no to jest droga impreza. To jest droga impreza. I stwierdziłem, że bez sensu. I to jest w marcu, na początku marca. W marcu też na Islandię lecę i chyba za dużo by tego było po prostu. Nie chodzi o wpisowe. Wpisowe... Znaczy wpisowe jest hardkorowe, bo jest 100 euro dla organizatora i 65 euro dla federacji. Jest 165 euro łącznie. No to to jest tam jakieś co, 800 prawie, tak? To trochę to jest. Zakwaterowanie w jedynce nie jest jakieś tragiczne, bo 95 euro za dobę, więc cena całkiem spoko. No ale ten to jest 11 rund. Więc jeszcze dwie noce, to tam jakoś 13 nocy. Na sobie to liczyłem, no plus podróż, to by wyszło mi jakieś 8 koła chyba, czy coś. No bez sensu, no. Już na laptopa wolałbym wydać hajs. Witam, Adrian Wilk. Sponsora znajdę? To nie jest taki hopsiup sponsora znaleźć, wiecie, na cokolwiek. Wiecie, fajnie, że udało się znaleźć sponsorów na Gliwicki Festiwal Szachowy, MBF Group i Chroń.pl jako główni partnerzy festiwalu, a do tego wielu pomniejszych, więc było naprawdę super dzięki temu. No, ale już na Zakopane
No, jeszcze szukam cały czas, nie? A co dopiero na taki wyjazd na Mistrzostwa Europy? Mini sprzedam i akurat. No, mijacz w weekend już będzie na Otomoto wystawiony. Także już wszystko mam tam praktycznie gotowe. Jeszcze tylko od księgowej muszę odzyskać faktury za rzeczy, które robiłem w tym miniaczu. Bo akurat w ostatnim roku sporo w niego włożyłem hajsu, więc te faktury chcę jakby co pokazać nabywcy. I tak, wtedy rzeczywiście. Nie, miniacz nie był w leasing. Miniacz jest na mnie. No, gra ktoś na tę minutę, czy nie? No tak czy siak. I nawet Brodzie zaproponowałem te Mistrzostwa Europy. Nawet Broda powiedział, że... Tylko on mi nie sprawdził nawet kosztów i tak dalej. Więc się też powiedział, że o kurczę, że ciekawy pomysł. No i jeszcze wiecie, jest to zakopane. Będzie trochę roboty pewnie jeszcze w marcu. No nie wiem. Zastanowię się jeszcze. Aczkolwiek, no, mała szansa jest na to, żeby to miało sens. A, na poddymkę. Żeby czasu tu dużo zmarnował i wygram na czas. Taki jest plan. Po czym ja straciłem więcej niż on. Świetnie. To mi wyszedł plan, co? O, szlak. Dobra, wygrana jest wygrana, nie? Co to za mistrzostwa, skoro każdy, kto chce, płaci wpisowe i gra? Co, mistrzostwa Europy? Pytasz o to Grela? Tak, nagrody finansowe są w Mistrzostwach Europy duże, tylko ja bym tam nie miał szans, drodzy widzowie, na nic wielkiego. Mogę wam pokazać stronę mistrzostw, jeżeli was to interesuje. Tylko jej nie znam. To jest minus. Może listę startową znajdę. Chyba nie znajdę. No tak, te Mistrzostwa Europy rzeczywiście, to, że każdy może zagrać, to jest dość dziwne, aczkolwiek, no przez to, że jest tak samo jest w Mistrzostwach Europy, w Rapida i w Szybkie, nie? Tam też każdy mógł zagrać, no tylko tam to było dwudniowe, szybkie, blice. To wiadomo, że to turniej nie jest poważny, a tutaj te Mistrzostwa Europy to jest turniej poważny, gdyż to są eliminacje do Pucharu Świata. Więc gdybym zagrał turniej życia, drodzy widzowie, dzięki Sławek Burek za 4. miesiąc wspierania na YouTubie. Nie chce mi się zadań teraz rozwiązywać, Sławek, wiesz, tak na poważnie. Więc pierwsze 23, dobra, no muszę znaleźć
tę listę startową. Gdzie ja to znalazłem? Dobra, to musi być na stronie federacji. EKU jakoś. EKU, CZES. Cyk. O, są w ogóle jakieś mistrzostwa Europy, są amatorów też. I w ogóle są w tym samym czasie, co mistrzostwa Polski. Dobra. Senior, co jest? Gdzie są mistrzostwa Europy normalne? Co za bzdura. O, jest. O nie, ojej. To będzie na Tornello. Chyba transmitowane. Również znane pod nazwą Burdello. Tornello to jest... Jak jest czeską, to Tornello jest 100 razy gorsze. Bo tam nic nie działa. O, widzicie? Pula nagród. Za pierwsze jest 20 tysięcy euro. I za 23... A nie, tam 20... 23 osoby awansują? Zaraz. Regulations. No, widzicie, to jest 11 dni aż. Znaczy 11 rund. Przyjazd jest tu, no to widzicie, to jest od 2 do 14 marca. Participation, bla, bla, bla. Powinni moim zdaniem dać minimalny ranking. Jakiś tam. No, ale nie zrobili. Rejestracja do 2 lutego. No, tutaj jedynka 95-97 euro. Tak, 23 nagrody i 23 osoby awansują do Pucharu Świata. No tylko, że ja będę, miałbym tam startowy jakiś 60, albo 70, albo 80. Także ten. A, nie, no tak, no wiadomo, że organizator takich mistrzostw musi zarobić, więc... Ale ja nie mówię, żeby ten minimalny ranking zrobić, wiecie, tam 2400, nie? Tylko powiedzmy 2000 na przykład, no. Też by swoje zarobili, no, jak wpisowe takie jest. Jakie jest. Dress code. A gdzie jest lista startowa? A to nie w regulacjach będzie. A, to może najpierw na official website wejdziemy. I tu będzie lista startowa jakaś. Nie. O, Radek Wojtaszek, ale to jest lista z czapy. Nie chcę takiej listy. Co jest? No wiem, że na Chess Results jest generalnie lista, bo ją wczoraj oglądałem. Co taką? No dobra, można tu zobaczyć. Na chwilę obecną, dobra, no miałbym startowy tam 17. Ale tu jeszcze mnóstwo osób się dopisze. No. Patrzcie, ile jest Polaków. Radek Wojtaszek, Bartosz Soćko, Bartel Mateusz, jest Bartek Heberla. Jeszcze tam kilku Polaków jest. Już jest. Wow, 179 zawodników. Więc będzie trzeba bardzo dużo punktów natłuc, żeby awansować. Nie, no wiadomo, że Serbów tu będzie od groma, no. Bo już tutaj ci najsłabsi to będą wiadomo, nie? Że głównie Serbowie. No ale mówię, no
jakieś 8 tysięcy złotych turniej kosztuje. Nagrody raczej nie wygram żadnej. No i wiecie, ja już się nie rozwijam. Gram wręcz coraz słabiej, więc sens takiego wyjazdu jest no, dyskusyjny. Zagram jeszcze może w buleta. Muszę w końcu przegrać, żeby przestać grać, nie? No bo na razie wygrywam wszystko. Wiadomo, gdyby znalazł się sponsor i wyłożył haj, słuchaj. Pakleza, masz tu 8 koła, jedź na Mistrzostwa Europy. To bym poleciał, nie? Ale że coś takiego się raczej nie wydarzy. No to raczej nie polecę. Ale ma tu problemy z królem. Ziomek. Nie chcę robić zrzutki, widzowie. Nie chcę robić zrzutki. Zrzutkę się robi, wiecie, w jakimś... Serio. Dobrym celu, no. Tutaj, żeby Pakleza zagrał na Mistrzostwach Europy... To nie jest chyba dobry powód, żeby zrzutkę robić. Problemy. Duże problemy, ale zmaściłem. Jeszcze czas fatalny. Ojejku. Podstawiłem piona. Bo już można poddawać powoli. Zostałem niestety zajechany. No, w końcu przegrałem, można przerwać granie. Może widzowie chcą mieć swojego reprezentanta na Mistrzostwach Europy i chętnie to zasponsorują? Zrób cel donate'ów i niech się dzieje. Jeśli się uzbiera 8 koła, to całą kwotę dam na zwierzaki. A, klubowe legitymacje. Dobrze, że mi przypominacie, bo miałem na maile odpisać. To ja już właśnie miałem, bo tylko dostałem wycenę, ile mam sztuk zamówić. Zamówię 100. Chociaż nie wiem, czy będzie aż tyle potrzebne. Ile chwila, gdzie to było? No więcej niż 100 pociąg nie będzie potrzebne legitymacji klubowych.
i będę chciał legitymację z numerem 1. Legitymację z numerem 1 wystawię na aukcję na WOŚP. Ktoś będzie mógł być posiadaczem pierwszej w historii legitymacji klubu Kings of Chess Kraków. Klubu, który będzie owiany legendą za ileś lat. Także widzicie, taki numer. Kiedy klub będzie grał w lidze? Niedługo. Mam nadzieję, że w lidze regionalnej już bardzo niedługo. A w ligach centralnych, no to zobaczymy. Witam, Givaldo. Nie, nie ma tego symbolu na okładce. Będzie logo Kings of Chess na okładce. Dobra, widzowie. Będziemy dzisiaj kończyć powoli. Będziemy kończyć powoli. Jutro nie wiem, o której będzie stream, szczerze mówiąc. Miałem na jutro plany, się potem zmieniły. I w ogóle wszystko jest się zmienia. Także ten, no widzicie, w Puzzle Rushu nie zagrałem, ale to przynajmniej był taki już dobry impuls do tego, żeby przerzucić się na Lichess. Wszystkim polecam. Szkoda, że nie ma zadań. No mogę zrobić, a jak tu zadania wyglądają? Zadania szachowe. Co mam tu kliknąć? Bo tu jest dużo rzeczy. Puzzle Storm, Puzzle Streak, tablica z zadaniami, zadania szachowe. Co tutaj jest warte, żeby kliknąć? To jeszcze to mogę zrobić w sumie. Już trochę osób poszło, jako że powiedziałem, że będę kończył streama. A tu nagle nie ma końca. Gotham zrobił właśnie film na YouTube o tym, że podejrzewa, że mecz o Mistrzostwo Świata w szachy się nie odbędzie. No ja widziałem ten wykres, że w poprzednich tam 6 meczach na ogół już było wszystko wiadome na 150 dni przed rozpoczęciem turnieju, a tutaj jest 90 dni przed rozpoczęciem i jeszcze nie ma info. Oczywiście, wiedziałem, że zadam pytanie. Jedna osoba napisała Puzzle Streak, inna Puzzle Storm, inna jeszcze zadania szachowe. To co mam zrobić? Dam Puzzle Storm. Aha, i tu mam czasu, tak? Jakoś ten, okej. A to co za ustrojstwo? Aha, tu. To już nie są zadania z partii, nie? A ja dostanę jakiegoś bonusa, tak? Czasowego za jakiś tam streak. Czy mi się wydaje? Chyba mi się nie wydaje.
O co tu chodzi? Aha, mogę widzieć. Ile taki ten poziom jakoś pójdzie, jakoś ten? Będą trudniejsze te zadania, czy o co chodzi? Czy cały czas ten sam level? Za zły, aha, za zły odejmują. Dobry wynik? Czy niedobry? Jaki to jest dobry wynik? Widzowie. Nie może być trudny. Najtrudniejsze rozwiązane zadanie 1969. To były zadania wszystkie dla bambucli, no. Nauka i debiuty? Nauka. Nie ma tu debiutów. Opracowania? A jest coś. Aha, i ktoś tu co zrobił i co? I to jest za darmo dla wszystkich, tak? Ej, spoko te rzeczy tu są niektóre. Ćwiczenia. Aha, okej. Desperado? A czemu ja tu mam ocenę silnika? To jest trochę bez sensu. Gdzie to się wyłącza?
Nie mam pojęcia. I co, o co chodzi, że tu trzeba zbić, czy co? Chyba tu, nie? Aha, okej. Dobra, no ale jak tu mi pokazuje... Nie wiem, po co mi to ocena kompa, szczerze mówiąc. Trenerzy. Marin Bosiocić. Wieczesław Tiliszew. Gerd Schneider. Jakiś ziomek. Alexis Vargas. Sigitas Kalvaitis. Vuk Savanowicz. Carlos Salgado Ayaria. Konstantin Tarlew. Bahadir Ozen. Anna Rudolf. No dobra. Społeczność. Ej, bo tutaj też są jakieś takie turnieje dla klubów czasami, nie? To może weźmiemy w tym udział. Kiedyś. Społeczność, kluby. O, pokochaj szachy, w tym też jestem. 1000 ma 300 ludzi. Patryk. Bambucle jest 300 osób. O, a tutaj będzie, widzicie? Jest to LSESU Polish Business Society Chess Tournament i w sobotę będzie 2023 edycja. Pytanie, czy już taki klub istnieje? Bo gdzieś ten turniej już można się zapisywać do niego. Bambucle. 299, kto będzie 300? Dobra, szukaj. LSE. Jakie tam były te literki? LSESU, ok. LSESU. Polisz coś tam. Aha, page not found. To jak mam znaleźć ten klub? Chyba tak nie znajdę. Dobra, widzowie. Do kogo was wysłać na Twitchu? Jest 300, mówicie? Już jest 304 nawet, tak. No, także no widzicie, miały być dzisiaj puzzle. Nie chciałem wczoraj w ogóle w nich grać za bardzo. Miałem pójść na piłkę. Poszedłbym na tą piłkę. I zrezygnowałem z piłki, bo chcieliście oglądać, jak się męczę w puzzle. Po czym okazało się, że lipa. Zapomniałem o tym, że powinienem być jeszcze bardziej wkurzony niż jestem. No ale nic. Jutro nie wiem o której godzinie i nie wiem, co będziemy robić. A w sobotę o 15 z brodą będę komentować turniej w Blica studentów. Także wiecie, będzie dobrze. Dzięki za dzisiaj. W takim razie witam Piotra Era, ale też już żegnam. I do zobaczenia prawdopodobnie jutro. Trzymajcie się. Na razie.